Już po raz 10 Fabryka Sztuk organizuje wrześniowe targowisko. Tradycyjnie handlowaniu pod chmurką towarzyszyć będzie wiele atrakcji. Starówka będzie tego dnia kolorowa, pełna muzyki i zachęcająca, zwłaszcza dzieci, do aktywnej zabawy. Od 2 tygodni organizatorzy prowadzą nabór na wystawców, o czym powiedziała nam Małgorzata Kruk. Wrześniowe targowisko to impreza, podczas której można handlować na tczewskiej starówce przeróżnymi artykułami, głównie używanymi. Nie brakuje na niej staroci, antyków, ale też praktycznych i ozdobnych rękodzieł. Do 1 września można zgłaszać swój udział we wrześniowym targowisku w charakterze wystawcy. W jaki sposób można dołączyć do tych, którzy w niedzielę 8 września będą mieć na tczewskiej starówce swoje stoisko? Już niedługo wrześniowe targowisko, czyli można powiedzieć, że taka jesienna edycja Pchlego Targu. To wydarzenie organizowane jest od 10 lat i cieszy się niesłabnącą popularnością. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą sprzedać niepotrzebne już rzeczy, albo którzy są rękodzielnikami bądź kolekcjonerami, do udziału w tym wydarzeniu. Targowisko odbędzie się 8 września od godziny 10 do 15 na placu Halleta, skwerze doktora Szefleta, na ulicy Mickiewicza Krótkiej, na Deptakach ulica Dąbrowskiego i Wyszyńskiego, a także na fragmencie ulicy Łaziennej. Do 1 września czekamy na zgłoszenia od wystawców. A wystawcą może być każdy, i zarówno osoba dorosła, jak i dziecko. Dzieci oczywiście pod opieką na przykład rodziców. Można sprzedawać rzeczy, które są nam już w domu niepotrzebne, a które mogą się przydać komuś innemu. Mogą także to być na przykład zabawki, mogą to być książki, ubrania, torebki i tym podobne artykuły. Oczywiście także kto w domu robi przepiękne rzeczy rękodzielnicze, to także zapraszamy takich wystawców. Wystarczy albo skorzystać z formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej fabrykasztuk.tczew.pl. Można także przyjść do nas do Fabryki Sztuk osobiście, żeby wypełnić taki formularz, albo po prostu zadzwonić. Co ważne, wystawcy nie ponoszą żadnych opłat. My wskazujemy im dokładne miejsce. Oni oczywiście muszą przynieść bądź przywieźć ze sobą artykuły do sprzedaży, a także zorganizować takie prowizoryczne stanowisko typu wieszak na ubrania albo jakiś stolik, może to też być namiot. I no, mamy nadzieję, że będzie wielu chętnych, bo do tej pory, czyli przez 2 tygodnie od momentu zbierania zgłoszeń, zgłosiło się ponad 100 osób.